została spółdzielczość, więc pozwolili jej działać, ale nałożyli pewne warunki. Po pierwsze, spółdzielczość miała dokonywać kontrybucji, a więc dostarczać na wsiach tych produktów, odkąd miała zbierać i dostarczać bezpośrednio do Niemców. Z drugiej strony, wszystkie spółdzielcze księgi musiały być dla Niemców w każdej chwili dostępne i w każdym momencie mogli je sprawdzić, też robił. Niemcy nie wiedzieli jednak o tym, że polscy spółdzielcy prowadzili podwójną aktywność. Mieli księgi oficjalne dla Niemców, zawsze wszystko grało co do złotówki, co do groszy. Natomiast w tej księgowości podziemnej, której Niemcy nie widzieli, również wszystko grało co do groszy. Z tych pieniędzy finansowano na przykład zakup broni, zakup mundurowania tak działu, które potrzeba. Jak działała spółdzielczość na wsi, przedstawię na podstawie takiej wsi Lisków. Ktoś wie, gdzie jest Lisków? Koledzy nie podpowiadają. To jest koło Kalisza. W 1900 roku do tej wsi przybył na probostwo taki ksiądz Wacław Rodzicki, który dwa lata później założył pierwszą spółdzielnię spożywczą. Oczywiście było tam dość mało, że tak powiem, jedzenia w tym sklepie, natomiast dużo było produktów, które na wsi były potrzebne. Wokół tej spółdzielni pierwszej zaczęły pączkować kolejne. Z czasem powstała ta spółdzielnia mleczarska, spółdzielnia tkacka. Spółdzielni była tam naprawdę cała masa, a oprócz samych spółdzielni powstawała cała infrastruktura towarzysząca. Dziś spółdzielczość ma wpisane w swoje zasady dbałość o społeczeństwo lokalne, społeczność lokalną. Dlatego po całej tej wsi będzie widać, jak to dalej działało. Otóż z pieniędzy uzyskanych przez spółdzielców zbudowano szkoły, łaźnie, sierocińcy, dom opieki nad osobami starszymi, czy nałężniałymi. Zbudowano, była to jedyna wieś w Polsce, która miała w okresie dwudziestolecia międzywojennego swoją własną codzienną gazetę Liskowianą. Jeżeli Państwo spojrzą do góry, dziś ta barwa tęczowa oznacza najróżniejsze rzeczy. Natomiast to jest najstarszy symbol spółdzielczości. Jesteśmy różni, ale jesteśmy się w stanie połączyć. Taki był przekaz ten. Ponieważ spółdzielczość się wychowała bardzo różnych ludzi, o bardzo różnych poglądach. Tutaj właśnie z pewnej podstawy postów użyli spółdzielcy drożne, bo oni mieli ze sobą różne doświadczenia polityczne. Anglia była krajem, do dzisiaj jest krajem dużo bardziej zróżnicowanym niż Polska obecnie. Między sobą, gdyby chcieli po prostu politykować, czy też wprowadzać politykę, to się nie wygadali. Z tym jednak zrobiło to, że poglądy polityczne i religijne zostawiamy na zewnątrz. Spółdzielni pracujemy na rzecz tego, co nas. I przed wybuchem I wojny światowej tych kas było prawie 1400 z głównej Galicji. I na wezwanie Stefczyka, że wybucha wojna, tworzone są legiony polskie Piłsudskiego, po prostu wezwał do tego, aby wpłacać pieniądze, które można by było umundurować i uzbroić polskich żołnierzy. Zabrano pieniędzy na uzbrojenie i umundurowanie 2000 żołnierzy. Była to kwota naprawdę bagatelna i siła zbrojna również w pokazie. Tutaj mamy pamiątki po spółdzielczości mieszkaniowej. Tutaj będzie o godzinie, o ile pamiętam, 21 wykład na temat WSM-u. Też za dużo może o tym nie będę opowiadał, powiem tylko, że była to jedna z najbardziej udanych, najbardziej niesamowitych historii, jeśli chodzi oczywiście o warszawską spółdzielnię mieszkaniową. Zbudowano osiedle, w którym pomyślano dosłownie o wszystkim, co może być potrzebne mieszkańcom, oprócz mieszkań skromnych, ale jednak mieszkań. Mieszkaniami, tak jak dzisiaj był problem, w dwudziestoleciu wojennym był jeszcze poważniejszy ten problem. Tam było pomyślane, no to wszystko tak, aby była spółdzielnia zdrowa, aby były spółdzielcze sklepy, aby były domy kultury, jeśli byśmy powiedzieli. Wówczas te domy kultury były nazywane rolniczymi albo, przepraszam, ludowymi albo robotniczymi. To może powinienem powiedzieć o tym przy okazji spółdzielczości wiejskiej, ponieważ tak jak dzisiaj dla nas jest oczywiste, że mamy w miastach domy kultury, tak ten dostęp dla kultury dla najbiedniejszych nie był wcale oczywisty w dawnych czasach. W związku z czym od początku XX wieku na ziemiach polskich spółdzielcy zakładali takie domy robotnicze, domy ludowe, które funkcjonowały na przykład na Warszawskim Teatrze, biblioteka,
Dzisiaj mówimy, że książki były drogie. Wówczas ludzi w ogóle nie było stać na to, żeby kupić książkę. Funkcjonowały kawiarnie, herbaciarnie, w których można było przeczytać sobie za darmo gazety. Bardzo często były tam organizowane różne na przykład wystawy malarstwa. Wszystko to, co dzisiaj się dzieje w domu kultury, na przykład kino, było w takich domach ludowych, domach robotniczych, jak najbardziej dostępne. W Polsce, jak pokazywałem na przykładzie Generalnego Gubernatorstwa, tak samo pod zaborami, ta działalność spółdzielcza była powiązana z działalnością patriotyczną. To jest w ogóle charakterystyczne dla narodów, które nie mają własnej niepodległości, że ta spółdzielczość bardzo często właśnie idzie w kierunku wyzwolenia również narodowego. Takim bardzo ciekawym przykładem będą spółki parcelacyjne, bo słowo spółdzielnia weszło do użycia właściwie w latach 20. Wcześniej używano słowo kooperatywa, które dzisiaj przeżywa swój renesans, a dawniej spółdzielnie jeszcze były nazywane bractwami, stowarzyszeniami, spółkami, tych nazw było bardzo wiele. Spółki parcelacyjne były taką dość specyficzną formą spółdzielczości. Polegało to na tym, że spółdzielcy wykupywali ziemię z upadłych majątków polskich i niemieckich, Wielkopolsce funkcjonowało, po czym po kosztach odsprzedawano Polakom tę ziemię. Była to forma oporu. Dzisiaj takim ciekawym przykładem może być kraj Basków. Oni też walczą w jakiś sposób o swoją niepodległość, chcą mieć swoją niezależność. Jedną poza tą powszechnie znaną ETA, czyli organizacją posługującą się metodami terrorystycznymi, oni mają taką spółdzielnię, która się nazywa Mandragora. Jest to w tym momencie jedna z największych spółdzielni na świecie, która ma swoje placówki w całej Ameryce Łacińskiej, Hiszpanii, Francji i kilku innych krajów. Zapraszam Państwa do kolejnej sali. Ten plakat, też taka ciekawostka, prawdopodobnie jest to jedyny egzemplarz plakatu, który przetrwał z Dnia Spółdzielczych się z 1925 roku. On był w darze przekazany właśnie dla muzeum. Te władze mocno wspierały spółdzielczość. Mamy tutaj przemówienie prezydenta Mościckiego, ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej, przemówienie Rałkowskie, który również w swoim tutaj na tych napisach również mamy wiele zdjęć z prezydentem Mościckim, który bardzo mocno spółdzielczość wspierał, promował i w momencie, kiedy walczymy o przetrwanie, pomyślano też o spółdzielczości. To pokazuje, jak ważna ta spółdzielczość. Szacuje się, że pod koniec II Rzeczpospolitej co czwarty obywatel należał do spółdzielczości, jakiejś formy spółdzielczości. Oczywiście to było nierównomierne, to jest takie uśrednione, ponieważ wielu obywateli należało do kilku spółdzielni, na przykład do spółdzielni spożywczych, do kas Stefczyka, do banków spółdzielczych, do wielu do spółdzielczości miejskiej. Ta spółdzielczość nie była też rozwinięta równomiernie. Na wschodnich krańcach Rzeczpospolitej była dużo słabiej rozwinięta niż na zachodnich. Też w różnych częściach dawnych zaborów różne gałęzie spółdzielczości były rozwinięte w różnym stopniu. Zresztą to dziś widać dawne granice zaborcze na mapie aktywności chociażby dzisiejszych spółdzielni socjalnych. Widać, gdzie powstaje ich więcej, gdzie mniej. No i wygląda to mniej więcej tak, że na terenie zaboru rosyjskiego tych spółdzielni jest dużo mniej. Liga Kooperatystyk Polskich. W 1935 roku między innymi Maria Orsetti, Maria Dąbrowska, znana pisarka, w ogóle w spółdzielczości bardzo wielu znanych polskich twórców uczestniczyło. Był to Stefan Żeromski, który był pomysłodawcą dla nazwy Społem. Była to Maria Dąbrowska, był to Bolesław Prus. Powołano Ligę Kooperatystyk po to, aby zachęcać kobiety do wstępowania do spółdzielczości, aby promować spółdzielczość wśród kobiet. Tutaj taka ważna uwaga, ponieważ kobiety w Polsce uzyskały prawo głosu razem z odzyskaniem niepodległości. W wielu krajach nastąpiło to dużo później. Natomiast pierwszą instytucją, która uznała, że kobieta ma te same prawa co mężczyzna, była właśnie spółdzielczość. Sprawiedliwi pionierzy z Drożdem. 1844, jeden człowiek, jeden głos. To było tyle ważne, że spółdzielczość położyła podwaliny pod równouprawnienie. Między wojną mieliśmy drugą po francuskiej najlepiej rozwiniętą spółdzielczość uczniowską. I tak samo funkcjonowano młodych żołnierzy, uczono spółdzielczości. W
większość kantyn wojskowych była prowadzona w formie spółdzielni wojskowych. I taka ciekawostka, jeżeli spojrzą Państwo na te monety. Każda z tych monet była wybita w innej jednostce wojskowej. W wielu jednostkach wojskowych część żołdu, żołnierzom wypłacano właśnie w takim bilonie, który funkcjonował tylko na terenie danej jednostki, a konkretnie w tej jednej spółdzielni. Które są wymienione w tych księgach, które Państwo widzieli. A oczywiście te zasoby nasze już są też w systemie elektronicznym. Także równolegle doprowadzimy, że szukanie dokumentu to jest prawo minutki, tylko czasem mniej. No i te stelaże, bo to archiwum, to dopiero tu jest budowane od 2 lat. Te podziemia zostały przerobione na potrzeby, stąd już mamy te stelaże, te skrzynie na sztandary, to są już nowoczesne.